No cześć, dzień dobry. Jak widzicie, ten tydzień nie był taki owocny we vlogi, jak się zapowiadało, jak to miało być, ale pomyślałam sobie, że dzisiaj jestem i mam troszkę urywków, z których mogłabym poskładać vlog na sobotę, tak, bo wcześniej na pewno mi się tego vloga nie uda złożyć, a odebrałam dzisiaj przesyłkę z zamówionymi przez siebie książkami i pomyślałam, że wrzucę je do tego vloga, bo bardzo często dostaję pytania, jak jest Q&A na Instagramie, co aktualnie czytam i zawsze Wam odpowiadam, że pokazuję Wam, ja zazwyczaj, jeżeli jestem w domu i mogę, to robię Wam zdjęcie książki, którą akurat czytam, albo kilku książek, bo właśnie to jest mój, słuchajcie, odwieczny błąd, który popełniam, że ja sobie czytam kilka książek na raz. Jedną mam na górze, jedną zazwyczaj, nie wiem, gdzieś tam w wózku albo w torbie od wózka, jedną gdzieś na dole w dużym pokoju i tak, wiecie, co tam przysiądę i mam ochotę coś pokartkować, to poczytam i strasznie długo mi się schodzi. I też uważam, że moim dużym problemem jest kupowanie za dużej ilości książek, bo ja potem mam tyle książek takich nowości do przeczytania, że mi się to piętrzy i nie mam jak się z tego wygrzebać. No ale do brzegu. Zamówiłam sobie, słuchajcie, w promocji tak naprawdę taki zestaw czterech książek. Pisarka to jest Sarah Moss. I bardzo mnie zaciekawiła ta książka Ciche Wody, ponieważ czytałam sobie jej recenzję w internecie i to jest książka, która tutaj jest taki opis, z tyłu jest to nazywana najlepszą jak dotąd powieścią Sarah Moss, trzymającą w napięciu historią, która rozgrywa się w ciągu 24 godzin. To podobno są bardzo fajne portrety psychologiczne, to jest taki trochę thriller, taka sensacja, wiecie, coś tutaj się dzieje więcej, są jakieś takie podprogowe informacje, także bardzo mnie ta książka zaciekawiła. Druga to jest Między słowami, tamta była w miękkiej okładce, ta jest w twardej, o tej już nic nie wiem, ale ponieważ były wszystkie cztery w pakiecie, to stwierdziłam, że jeżeli ta pierwsza mnie wciągnie, to będę chciała przeczytać wszystkie. I tutaj pierwsze zdanie, jakie rzuca mi się w oczy, to absolutnie fantastyczna książka, bardzo, bardzo, bardzo piękna powieść, BBC Radio taką opinię tej książce wydało. Następna to Mur duchów i ona jest taka dosyć cieniutka, wydaje się przyjemna, niesamowita opowieść, która jednocześnie niepokoi i porusza i to jest The Times cytowane. Tutaj przepiękna okładka, bardzo mi się podoba, jakiś taki księżyc w pełni i taka kobieta zamyślona, stojąca tyłem. Nocne czuwanie i tutaj mamy błyskotliwa satyra na współczesność, trzymająca w napięciu zagadka, która sprawia, że czytelnik snuje domysły i nie traci nadziei do ostatniej chwili. Ta jest najgrubsza zdecydowanie, ale ja sobie zacznę od tej, która mnie skłoniła do przyjrzenia się powieściom tej autorki i na pewno dam Wam znać. Wydaje mi się, że ona będzie łatwa i taka lekka w czytaniu, dlatego, że podobno bardzo wciąga, jest bardzo szybka, bardzo wartka akcja, no i ma niewiele stron, jak na, bo nawet nie ma 200, jak na taką właśnie trzymającą w napięciu książkę. I do mojego koszyka wpadły jeszcze trzy książki takie o tematyce, jak już Wam mówiłam, że ja lubię tematykę bożonarodzeniową, świąteczną, zimową. Joanna Szarańska i to jest Kraina zeszłorocznych choinek. Ona ma przepiękne recenzje i opinie w internecie, ta książka, że podobno aż ciepło i ta magia Świąt Bożego Narodzenia aż się wylewa tutaj z każdej strony, więc zobaczymy. Następna również tej samej autorki, Cztery płatki śniegu. Przepiękne mają te okładki, a tutaj są takie krótkie, beletrystyczne opowiadania. Pierwsza miłość, to jest Gabriela Gargaś, Katarzyna Miszczuk, Agnieszka Krawczyk, Agata Przybyłek, Agnieszka Lingas, Natalia Sosińska, Karolina Wilczyńska, Agnieszka Lis, Natasza Socha, moja ulubiona zresztą pisarka, Joanna Szarańska, czyli ta sama autorka co te książki, Lidia Liszewska i Robert Kornacki. Ja myślę, że to by była bardzo fajna pozycja właśnie do zabrania sobie do wakacyjnej walizki, bo takie opowiadania zawsze się bardzo sprawnie i szybko czyta i każdą historię można sobie czytać innego dnia, w innym momencie. Także no zobaczymy, takie książki wpadły teraz w moje ręce i tutaj na przykład powiem Wam, że cena jednostkowa każdej tej książki jest ponad 40 zł, a ten pakiet kosztował 79, więc wydaje mi się, że super, ale ogólnie ze strony, z której zamawiałam, z księgarni internetowej, jestem bardzo niezadowolona, dlatego nie będę Wam polecać. Mogę Wam zostawić najwyżej tytuły tych książek, one na pewno są i na Allegro i w każdej tam jednej księgarni znajdziecie, bo powiem Wam, że pierwszy raz się spotkałam z tak fatalną obsługą zamówienia, jak w tej sytuacji, no ale nic nie zrobię, książki na szczęście już do mnie dotarły, chociaż miałam wiele obaw z tym związanych,
No ale na szczęście są, więc nie złorzeczę, bo nie chcę złorzeczyć. I pokażę Wam jeszcze, jakie kupiłam ładne poszewki na wyprzedaży w H&M Home. W takich przepięknych kolorach, zgaszonych. Wszystkie są takie przeszarzałe. Ta jest szara, taka grafitowa, ta jest beżowa, a ta jest taka brzosowa. One są duże, 50×50. I powiem Wam, bo nieraz mnie pytacie pod filmami, jak ja czasami z dużego pokoju robię jakąś przebitkę, jak ja to robię, że moje poduszki są takie grube. Ano robię tak, dziewczyny, że zazwyczaj wkładam do środka dwa wkłady. Bo jak wkładam jeden, to rzeczywiście robi się taki flak, a jak wkładacie dwa, to macie taką fajną, wielką poduchę. I one są z welwetu, takie atłasowe, welwetowe i mają fajne takie podwójne wykończenie. To tak jakby wełniana koronka. I pod spodem takie coś, takie, taka warstwa takiego jakby tiulu postrzępionego. No, dosyć fajnie, tak powiem Wam, że tak boho to wygląda. Bardzo miły jest ten welwetowy materiał. I one, wiecie co, nie pamiętam dokładnie jaka była cena, ale one były na właśnie wyprzedaży. Patrzę tylko, czy one są na taki krety suwak zatrzymane, na zapinane, czy na guziki. Ale powiem Wam, że jeżeli ten suwak jest ukryty, no to jest dobrze ukryty. No nie, no ja się nie poddam, no halo, a jest. Jest, dobra. Kryty suwak, który jest super ukryty, także tutaj wkładamy sobie. Ta druga jest właśnie beżowa, to jest taka, no, taka kaweczka z mlekiem, powiedzmy taka, wiecie, rozbielona inka, też w takim kolorze, też w takim wykończeniu. I ona właśnie, wydaje mi się, musi być dobrze wypchana, żeby też te boki się ładnie rozłożyły. A ta to jest taka wielka poducha, do której ja również włożę pewnie dwie poduszki, ale ja je włożę jedną obok drugiej, bo to jest 90 na szerokość. O, widzicie, taka 90×50 i ona jest w taki ładny wzór i to jest chyba, słuchajcie, coś z lnem, o ile ja się nie mylę, tak mi się wydaje, że tam było coś z lnem. Ona ma pewnie w środku wszywkę ze składem, poczekajcie, no zaraz sobie odnajdziemy, co ja tu będę oszukiwać. Ona jest podobnie, widzicie, wykończona, ale ja myślę, że ja ją wezmę do sypialni i właśnie sobie z niej zrobię taki jakby zagłówek z tyłu do czytania, bo nieraz tak czytam wieczorem, to wiecie, tam jest nie za wygodnie głowę opierać. No kurczę, przerzuciłam ją, słuchajcie, całą na lewą stronę, bo chcę znaleźć metkę ze składem, a tu nie ma metki. Nie no, jaja po prostu, jak zawsze tych metek jest, o przepraszam, jest czarna, tylko się schowała. Chciałam powiedzieć, że zawsze jest tych metek 1 500 000, 100 900, ja wszystkie metki zawsze wycinam. To tutaj nie mogłam znaleźć, ale już Wam mówię, ona właśnie ma 50×90. I coś mi się wydawało, że ona była z... No wiecie z czym. Z lnem. 100% koton. No nie, czyli tu nie było lnu. To jest 100% koton. Wiecie co, ona jest taka milusieńka, ale być może narzuta była do kompletu i ona była z lnem. Bo coś mi się tak wydawało, że gdzieś tam widziałam len. W każdym razie jest bardzo, bardzo mięciutka. Ta wierzchnia warstwa jest taka jakby podwójna, taka jakby kołderkowa, a ten tył jest taki cienki. Pojedynczy, także taka wielka poszewka, do której włożę dwie pięćdziesiątki i właśnie taki jakby, wiecie, podgłówek sobie zrobię z niej do czytania. Wiecie co, tak się zastanawiam, czy nie wykorzystam teraz tego czasu, czy nie skończę sobie vloga, żeby był taki krótszy na sobotę właśnie z tymi książkami, bo mam denko, które chcę Wam nagrać, to już Wam też 100 razy mówiłam, patrzę, bo tam jeszcze resztka perfum stoi, zaraz chyba też je wrzucę do denka, bo myślę, że jutro się nimi psiknę i już będą wykończone, a nie chcę zbierać. Więc tak, teraz się już z Wami żegnam, dziękuję Wam bardzo za chwilę uwagi, mam nadzieję, że mi wybaczycie, że ten tydzień był taki mało owocny we vlogi, ale kto wie, co przyniesie następny. Ja już nic nie planuję, po prostu idę, wiecie, z prądem, jak mnie tak fala jakaś chwyci, tak sobie z nią idę i już się nie poddaję, nie zapieram się nogami. No jak się coś nie udaje, nie zbiega się w czasie, no to po prostu ja tego nie przeskoczę. Także dzięki za chwilę uwagi, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału i macie ochotę częściej u mnie gościć, żeby Was nic nie ominęło, to zapraszam Was serdecznie do subskrypcji i do wciśnięcia dzwoneczka tu albo tu gdzieś tam pod filmem. Także pa!